Cześć moi kochani, witam was w kolejnym odcinku, ale tym razem to nie jest zachodnia Marchia, jakbyście nie widzieli, a jest to Ajon z nową aktualizacją. Wiem, że ta aktualizacja wyszła już dawno, 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 dawno temu, ale od Ajona musiałam sobie zrobić przerwę. Jak to wiadomo, od każdej tego typu gry musiałam sobie zrobić przerwę, ale wczoraj postanowiłam, a zobaczę, co tam w Ajonie piszczy. Chwilkę. O. Co tam w Ajonie piszczy i powiem wam szczerze, że jestem, no, mam wrażenie, że to nie ta gra. Zupełnie nie ta gra. Zaraz szybciutko wam pokażę, co i jak. Inwentarz. Coś my to otrzymaliśmy. Aha, zwój. Biegu sobie dam. Okej. Co tu mamy ciekawego? Okej, okay, dodatkowe zwoje. W porządku. Więc tak, mam poziom 24, jak widzicie. I jak widzicie, troszeczkę mam taki strój, no, niczego sobie. Dodatkowo, broń również mam, jak naciśniemy sobie na naszą postać. Plus 10 i siła bojowa, zobaczcie ile. I po prostu, można powiedzieć, wywalona zbroja w kosmos, tak samo jak i zbroja. Powiem wam szczerze, że te aktualizacje, ta aktualizacja jest fajna i niefajna. Zaraz wam coś pokażę. Inwentarz. Czy dam radę się przenieść tutaj? No dobra, pójdźmy do Eltnen. Powiem tak, bardzo fajna aktualizacja, ponieważ ta, oczywiście, dodaje to nam nowe lokacje na wyższym poziomie, jak najbardziej. Znowu instancje, specjalni bossowie na wysokim poziomie. Ok, czyli jak gdzieś tak mamy od 60 levelu, to spokojnie, jest to dla nas. Natomiast w przypadku tej aktualizacji producenci postawili również na graczy początkowych, czyli takich, którzy nigdy nie mieli nic wspólnego z grą MMORPG, pierwszy raz wbijają w Ajona, w ogóle nie mają pojęcia, czym jest Ajon, czym jest Lineage, w ogóle na czym polega gra MMORPG. Są kompletnie zieloni. Dobra, według instrukcji wszystko wykonali, zainstalowali to sobie na kompie, wbijają. Oczywiście samouczek pozostaje bez zmian. Specjalnie dla was się teleportnę do poety. Czyżbym ja nie mogła się przenieść do poety stąd? A, no, nie mogę się stąd przenieść. Dobra, lećmy do Sanctum i zaraz wam pokażę, co i jak. Jestem tutaj oczywiście na serwerze dla początkujących. A chodzi mi o, że pozmieniali tutaj dość sporo rzeczy. Dobra, w kostkę Luny nie wchodzimy. Kostka Luny jest i kostka Luny super, że jest, ponieważ znowu mamy braki w questach. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale z tego, co mi się wydaje, znowu mamy braki w questach, bo... wykonane? Gdzie tu są wykonane? Zakończone. Tu jeszcze w miarę nam idzie. Trzeci, trzeci, piąty, siódmy, ósmy, dziewiąty. Bla, bla, bla. Tu jest ok. Tu mamy wszystko w porządku, tu mamy Sanctum. Natomiast w Werteronie mamy tak 10-11, a później mamy takie przeskoki 14-15-20 i tak samo tutaj, bieżąca kampania, nie pamiętam, czy tak było, tu mamy 21, tu mamy 22, a tu mam dopiero 27, czyli różnica 5 leveli, tu potem idzie w miarę sensownie, aha, spoko. Z tym, że tak, tu mamy 29, a tu mamy 35, ale w międzyczasie wbija nam się Abyss, więc tutaj
Spoko, bo możemy robić inne questy w Abyss, więc tu ok. Ale już wam pokażę. Teleporter. Jak leci? Teleportuj się. O, specjalnie dla was to robię. Pokażę wam, co się po prostu pozmieniało w poecie, czyli tutaj. Brama do Sanktum. Miasta wyglądają zupełnie inaczej, wyglądają zupełnie ładniej, bardziej są udekorowane. Jak pamiętacie, tutaj była zwykła droga. Tu i z drugiej strony była zwykła leśna polana. Natomiast teraz mamy pięknie wybrukowaną drogę, piękny mostek, równina Akarios. Zaraz wam pokażę, co i jak. Zobaczcie sobie, jak wszystko ładnie tutaj wygląda. Z drugiej strony będzie też ładnie widać. Mamy tutaj pozmieniane. Dużo właśnie takich rzeczy jest pozmienianych w początkowych lokacjach. No tego nie było na pewno, to ja już wiedziałam na 100%, że tego nie było. O, nie będę punktu łączącego ustanawiała. O, tu nie było tych takich murków. W ogóle pozmieniało się, jakbyście tutaj nie zauważyli. Ładnie, pięknie, bardziej jest zielono, bardziej po prostu te początkowe instancje zostały piękniej udekorowane. I to się tyczy praktycznie wszystkich początkowych instancji. Dodatkowo mamy kolejne niebezpieczeństwo. Po wbiciu 10 levelu, gdy mamy koronację, nie, co ja robię? Inwentarz. Gdy mamy koronację w Sanktum, pojawia nam się krótka cutscenka o nowym niebezpieczeństwie. Jest to kwiat, który kwitnie raz na 7000 lat. Z tego, co zapamiętałam z tego krótkiego filmiku, ponieważ to jest bardzo krótki filmik, który trwa raptem, nie wiem, minutkę albo półtorej minuty. Dwa, jeśli ten kwiat rozkwitnie w pełni, jesteśmy skazani na niebezpieczeństwo, on potrafi zmrozić całe krainy. Niestety, ale Eliosi, Jasmo, Janie, są tak zajęci wojnami, walkami z sobą, że zapomnieli o tym niebezpieczeństwie. I istnieje ktoś, kto chce przyspieszyć. Zostało jeszcze, czy raz na 700 lat? Już teraz nie pamiętam, ale zostało bodajże 300 lat do ponownego zakwitnięcia tego kwiatu. Jest osoba, postać, osoba, ciężko to nazwać nawet osobą. Jest ktoś, kto chce przyspieszyć rozwój tego kwiatu. I jeśli my pozwolimy na rozwój tego kwiatu, niestety, ale nie tylko Eliosi, ale Asmodanie i w ogóle cały tutaj Aion, cała ta kraina, łącznie z Abyss, ze wszystkim, jest narażona na straszne niebezpieczeństwo. Nie wiem, jak przy następnych levelach, ale zaczynają nam tutaj już od początkowego levelu, czyli już od 10 levelu, wchodzić nowe rzeczy. Jest to fajne, ponieważ gracz, który zaczyna grać, wiadomo, te questy na początku są nudne. Nudne jak flaki z olejem, żeby gracz mógł się oswoić z grą. Natomiast potem zaczyna już się robić ciekawie i zaczyna tak naprawdę robić się już ciekawie od 10 poziomu. To nam daje ta aktualizacja. Świetnie, bo do tego mamy kostkę Luny, do tego mamy nowe cutscenki krótkie, dodatkowe jakieś motywy. Nie dość, że my jesteśmy Dave'a, która poszukuje swoje utracone wspomnienia, to jeszcze mamy tutaj dodatkowe rzeczy. Świetnie, super. Dwa, po naszej ceremonii, gdy idziemy do naszego mistrza, zazwyczaj dostawaliśmy na start tylko fajną broń, nowe mega skille, nowe umiejętności i dostawaliśmy tylko broń. Resztę, uzbrojenie, trzeba było sobie latać.
albo kupić za kina, za złoto, albo kupić za specjalne monety, które ja mam i nie wiem po co. Monety chyba z tego co ja widzę są bez zmian. Jest żelazna, jest brązowa, podejrzewam później będzie srebrna, złota, platynowa moneta. Wiadomo, później są antyczne monety. No i wiadomo, wyższej klasy zbroja, tym musimy inne mieć monety. Natomiast tutaj nie dostajemy piękną skrzyneczkę jedną od naszego mistrza. Klikamy dwa razy na tą skrzyneczkę, wyskakuje nam kilka skrzynek. Jak na nie klikniemy, co mamy? Tadam! Super, hiper, zbroje po prostu marzeń. Byłam wczoraj w szoku, jak wbiłam 10. poziom. Mówię, to jest niemożliwe, to jest jakiś krótki event, nie wiem. Do poziomu 50, czyli uwierzycie, że ta zbroja starcza. Teraz to przeczytałam w ogóle. Ta zbroja starcza nam do 50 levelu. Tak, o, i dostaliśmy to. Powiem, i to do. Właśnie, ja myślałam, że to jest jakiś chwilowy event, że ona na przykład, nie wiem, zniknie nam za 10, za 15 dni, ta zbroja, potem jej nie będziemy mieć. Gdzie tam? Ona jest po prostu cały czas ta zbroja. To, że my dostajemy jakieś nowe zbroje. I co jest jeszcze fajne, zaraz wrócę do tej zbroi, ale jak zauważyliście, każdy item ma siłę bojową. Nawet kolczyki, wiadomo to, czy dodatkowe wyposażenie ma siłę bojową. I wiadomo, im wyższa siła bojowa, no tym lepiej po prostu grać. No zobaczcie, jaki ja mam w ogóle ten atak magiczny i te pistolety, no. Powiem wam tak. Jak dla mnie, z jednej strony to jest super, bo ktoś o małym poziomie i ktoś początkujący, zielony kompletnie w te klocki, jak dostanie taką piękną zbroję, wiadomo, w zależności od klasy, może kogoś tu spotkam jakiegoś, to wam może pokażę na innym poziomie. Chwila, może tu będą inni gracze, to byśmy sobie zobaczyli. O, proszę bardzo, tu mamy barda. Nie, to jest kantorka. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. Poziom 30. Zobaczcie, jak ładnie wygląda kantorka. Nie mamy tu innego gracza. Na razie nie mamy innego gracza. I wszyscy gracze porówno dostają, bez względu na to, jaki jest ich stan konta. Po prostu. No, dostaje się jako nowy gracz. Nie wiem jak Asmo, no ja jako Elios dostałam, zawsze jakoś wracam do Eliosów, nie wiem dlaczego. Możecie stwierdzić, że jestem dziwna, ale jakoś zawsze wracam do Eliosów, lepiej mi się nimi gra. Powiem tak, granie w ten sposób jak dla mnie jest nudne. Nudne z tego względu, że jak miałam questa z odznakami kralów, wiadomo, w mapę. Wiadomo, przy głównym garnizonie, przy tej lokacji, gdzie są krale, zawsze było trudno. Dobrze było zawsze tam iść w party, w tym momencie, tutaj w grupie. Bo jak się tak wpadło w taką większą ilość tych krali, no człowiek mógł różnie skończyć. Tutaj wpada się w grupę 10 krali i minuta i oni są wszyscy pozabijani. Minuta to mówię bardzo długo, a życie tak naprawdę praktycznie w ogóle mi nie ubywa. Ja jeszcze ani razu nie użyłam mikstury leczenia, nawet nie zdarzyło mi się, oczywiście poza kostką Luny, nie zdarzyło mi się normalnie w trakcie rozgrywki zginąć. A w ogóle to sobie tytułu nie zmieniłam. Tytuł, teraz zauważyłam. O, myśliwy kral, to było za zdobycie tego. Więc z jednej strony, tak jak mówię, to jest fajne, bo początkowi gracze też coś dostali w końcu od producentów Aiona i zostali zauważeni. Nie tylko gracze 60 plus, czy starzy wyjadacze. Takich typu gier, ale na przykład tak jak ja, znając można powiedzieć tą grę na pamięć
I wracając do tej grze po jakimś czasie, dla mnie wczoraj to była kompletnie nudna rozgrywka. No, z jednej strony może i fajnie. No, wylądujesz ty dzisiaj? Może z jednej strony i fajnie, tak. Jo, wylądowałam. Ale z drugiej strony średnio najeżdża. No zaraz wam to zademonstruję. Stróż lasu, słuchaj dalej. Eltnen staje się na moich oczach pustynią. No, wiem. Czy ja muszę iść gdzieś daleko? No niby tu dostajemy te rękawice i tak dalej, ale zobaczcie sobie, jaką to ma siłę bojową, a to jest to, co my dostajemy. Ja to tylko klikam cokolwiek i ja to sprzedaję. Należy znaleźć rozwiązanie. Aha, musimy z nim porozmawiać. Ale dobra, no dobra, wbiłam sobie tego questa, ale zobaczcie. Cokolwiek. Czyli automatycznie się to aktywuje? Dobra, no patrzcie. Ja nie jestem w pełni w stanie wykorzystać swoich skilli. Pójdźmy na coś mocniejszego, ale nie wiem, czy znajdziemy. Szczerze, zaraz można powiedzieć, szkolenie do wejścia do Abyss mi się zacznie, bo jestem w trakcie 20, połowa 24 levelu. I tak jak mówię, no. Niby fajnie, ale nie fajnie. Także to takie nowości. Nie wiem, jakie nowości są na dalszych levelach. No tutaj chwilę grałam i jestem bardzo pozytywnie, nie pozytywnie. W sumie to mam mieszane uczucia. Nie umiem się opowiedzieć, czy jestem zadowolona, czy nie. Z jednej strony fajnie, bo mam świetną zbroję, mam świetną broń, nic mi nie obchodzi, nie muszę szukać, latać, kombinować. O, to już jest takie konkretne. No to zobaczcie sobie. Cokolwiek bym nie wzięła. Tak to wygląda. Ja nie jestem w stanie w pełni moich skilli wszystkich użyć. A jakichś odradzających, zdrowotnych w życiu. Gdzie tam? A przy okazji jestem przy tym. Coś mi atakuje, to się nawet zbytnio nie stresuje tym. Jezus Maria, źle mi się nacisnęło. Ava, żegnaj. Serdecznie i uważaj. Jezus, nie to drzewo. Jedno na drugie nachodziło. Wiadro. Tak. I pamiętam to wiadro. Też mi zawsze ciężko było zabrać, bo ich tam była chmara cała. Tych kerubianów i zawsze również miałam z tym problem. A teraz, proszę was. Gdzie one miały to wiadro? Gdzieś tam. O, dobra, damy jakiś, nie wiem co, strzał w łeb, strzał w głowę, ale. I co? Tak wyglądają te ataki. Dwa. Expi się, takie itemy. Ja w ogóle nie kupuję kryształów postać. Odłamków mocy. Moment. Tak? Odłamków mocy. Tak jak mówię, nie żebym narzekała, nie żeby ten odcinek został stworzony po to, że a, bo zrobili fajne aktualizacje. Co ty robisz? No okej. Okay. Fajne aktualizacje i ja narzekam. Nie! Spoko! Super! Bo jest kładziony nacisk tutaj w tym momencie na początkowych graczy. Ekstra, ale z drugiej strony. No to już sobie pozabijam trochę, nie? O, zobaczcie, odłamek mocy, proszę bardzo. Ile wypada z niego. Dobra, tu trochę se poużywałam. Mamy wiaderko. No,
wciąż przy okazji coś zrobimy. Idź do wodospadu. Gdzieś ten wodospad był. Sekund 5. O! A nie, dobra, tu się pozmieniało, bo wcześniej trzeba było iść z tym wiadrem do wodospadu. A teraz te wiadro... Czyste wiadro. A teraz te wiadro my musimy zanieść Lodasowi, czyli musimy iść tutaj tą ścieżką. Wejdźmy sobie na ścieżkę, moment, bo nie widzę nic przez tą mapę. Tak. Musimy tam iść. Zaraz mi się skończy zwój biegu. Jeszcze dam sobie teraz zwój odwagi w ogóle. Powiem wam szczerze, że tu będzie ciekawie wyglądała jakby wojna od 25 levelu, jak Asmo będzie nas atakowało i będziemy po prostu na obszarze wojennym, można powiedzieć, bo tu jesteśmy chronieni, wiadomo. To będzie wtedy ciekawie wyglądało, ja wam szczerze powiem. To może wtedy być ciekawie, to tak, to w tym momencie wszyscy gracze faktycznie mają równe szanse. To już w tym momencie zależy, to jest bez względu na to, czy ktoś ma... O, właśnie, teraz na to wpadłam. To będzie faktycznie dobry pomysł, jeśli ktoś będzie grał na serwerze głównym i będzie powyżej już 25 levelu, i dojdzie do walki z innymi graczami. Bo zazwyczaj jakiś weteran, czy ktoś, kto ma gold packa, czy inne rzeczy kupione w sklepie, wiadomo, że ktoś taki pokona takiego innego gracza, który ciuła te monetki i zbiera tą zbroję. Natomiast tu, w takim przypadku, moim zdaniem, każdy ma równe szanse. W tym momencie to wychodzi, że liczy się tutaj twój spryt, twoja szybkość i w miarę rozwiązanie tego, żeby szybko się uleczyć i szybko po prostu wczytać te skille. No w tym momencie to by było jak najbardziej, jak znalazł. Jakiekolwiek. Serio? Co ty masz do zrobienia? Nie chcę się biegać aż tu. Serdecznie witam, Dejla. Życzę pomyślności. Na szczęście one są tutaj wszędzie, te kuresy, jakkolwiek. Dziwna ciut nazwa. No i zobaczcie, jak to wygląda. Szybka walka, ja wam powiem. Dobra, mamy ich 10 zabić. Więc tak, jak dla mnie świetny ukłon, jeśli chodzi o te bieżące rzeczy, to zdążyłam zauważyć. Oj, coś mnie... Świetny ukłon dla początkowych graczy, jak najbardziej. Jestem tutaj bardzo pozytywnie na tak. Dla stałych graczy, którzy znają tą grę od podszewki, może rozgrywka stać się nieco nudna. Znaczy i teraz pewnie powiecie mi to, przejdź na serwer główny. Tak, pewnie na serwerze głównym jest nieco trudniej i długo się to wczytuje. Oj. W wyjątkowym stanie jestem. Nie wiem, czy to taki wyjątkowy stan, bo stałam w łeb i mnie oszołomiło, no. Także takie wyglądają nowości. Patrzę tutaj te pustkowia, czy tutaj się coś nie zmieniło. Ale z tego, co mi się wydaje, to chyba nie. Dobra, już zrobię tego questa do końca.
jakiś gałęziak goniący potem nas. Także wróciłam po prostu do Iona i jestem zaskoczona bardzo tymi aktualizacjami. Nie widziałam coś na fejsie, że wrzucają na temat aktualizacji. Ale nie sądziłam, że to będą aż tak kolosalne aktualizacje. Także no, jestem pod wielkim wrażeniem, naprawdę bardzo dużym. Także tak, zaraz skończymy, zaraz pewnie będę miała 25 level. Zobaczymy, może coś nowego się wbije, sekundka. Bo to teraz wiecie, dla mnie... Pasywne od razu, wbite, aktywne, celny strzał skrzydłami, czyli to możemy podczas fruwania, działo ognia, celny strzał armatni, to nie, J. Okej, teoretycznie powinnam mieć wbitą kampanię na szkolenia do wejścia do Abyss. Czyli się zmieniło. Nie ma od 25 levelu. Ciekawe od którego? Mamy nową misję. Aha, Luna, ale to mechanerk. Dobra, to nie robię dzisiaj, bo to bardzo długo schodzi. Proszę, proszę, jak pozmieniali, byłam pewna, że będę miała dodatkowe zadania, a tu nie. No to ciekawe, od którego levelu do Abyss się wchodzi. O! Przecież było od 25 levelu, prawda? Szkolenie Abyss, wszystko i można było trochę expa nałapać. No popatrzcie, popatrzcie. No to faktycznie pozmieniało się i to bardzo dużo. Dobra, będę znowu ogarniała nowości. Jak coś zobaczę nowego i jak coś będzie nowego w tym szkoleniu do Abyss, jak najbardziej zrobię kolejny filmik z takich nowości, z aktualizacji 5.8 w Ionie. To do zobaczenia, trzymajcie się serdecznie, pa pa!